zbiorstwa, co rolnik. To wszystko już zostało powiedziane tak naprawdę. Ja chciałem tylko jeszcze to podkreślić, ponieważ poznaję tamte rynki i nie daj Boże dać się wplątać w konflikt amerykańsko-irański czy amerykańsko-bliskowschodni. To nie nasze miejsce. Naszym miejscem w tej chwili są te rynki zbytu. Nie mamy już rynku rosyjskiego i rynek bliskowschodni to jest ratunek dla naszej gospodarki. Oni są w stanie kupić od nas wszystko to, co produkujemy, od płodów rolnych po mięso, wołowinę czy kurczaki. I w tej chwili to, co robimy, to jak wystawiamy się na strzał z tej strony, jest to najgorsze, co możemy zrobić dla naszej gospodarki, dla naszych przedsiębiorców. To się odbije na wszystkich. Od producenta do konsumenta, tak naprawdę, bo gospodarka to zasada naczyń połączonych, musimy o tym pamiętać. Dlatego, moi drodzy, pamiętajmy o tym, co się dzieje, patrzmy władzy na ręce i nie pozwólmy na to, żebyśmy odgrywali tutaj rolę państwa podległego, wasala względem wielkiego hegemona świata Stanów Zjednoczonych. My mamy swoją politykę, mamy swoje interesy narodowe i ich musimy bronić, nie ubliżając tutaj nikomu. Dziękuję. Swoich fantastycznych ludzi, młodych Polaków, przedsiębiorców, którzy są gotowi pięknie zarządzać na tej ziemi.